Sposoby na poparzenie pokrzywą. Oczywiście najlepiej się nie oparzyć, ale prosto powiedzieć trudniej zrobić. Co zrobić, kiedy już oparzymy się pokrzywą? Może zacznijmy od takich bardziej naturalnych metod, czyli zastosowania jakichś roślin. I tutaj najczęściej poleca się wcierać babkę zwyczajną, szałwię, miętę, szczaw tempolistny. Albo po prostu z tych roślin stworzyć taką maść z gnieść i po prostu wetrzeć w to oparzone miejsce. Najlepszą metodą oczywiście jest zastosowanie kremów z mentolem, czy też żeli albo kremów antyhistaminowych. One właśnie będą najskuteczniejszym, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem. Do tego możemy zrobić wodę z sodą oczyszczoną. Chłodna woda, szklanka takiej wody, pół łyżeczki sody oczyszczonej i nałożyć. Możemy też użyć plasterka cytryny, soku z cytryny, posmarować oliwą albo też na przykład cebulą, sokiem z cebuli. Jednak najskuteczniejszą metodą będą wspomniane właśnie kremy z mentolem, żel czy też krem antyhistaminowy i ta soda oczyszczona. I tak, chociaż łatwo powiedzieć nie drapać, nie pocierać, ponieważ to powoduje, że te substancje drażniące dostają się głębiej i ten ból, to swędzenie, to podrażnienie staje się coraz gorsze. Pamiętajmy też, żeby na przykład nie ubierać obcisłych ubrań, które to miejsce będą drażnić. Przez 2, 3, 4 dni chronić to miejsce przed słońcem i przed wysoką temperaturą. Musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Chronimy przed słońcem i przed wysoką temperaturą, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić. Krem z mentolem, żel antyhistaminowy, chłodna woda z sodą oczyszczoną, później dopiero mamy oliwę, babkę zwyczajną, szałwię, miętę, szczaw tempolistny, sok z cebuli czy też sok z cytryny. I oczywiście uważamy, pamiętajmy, że o ile oparzenie się pokrzywą nie powinno pociągnąć za sobą większych konsekwencji, to jednak i tak musimy uważać, ponieważ w przypadku niektórych osób może to wywołać niezbyt przyjemne skutki, nawet takie, które nas zaprowadzą do szpitala, a w przypadku, kiedy poparzymy się na większej powierzchni ciała, to najlepiej, i tu poważnie trzeba to potraktować, skonsultować się ze specjalistą. Po prostu, żeby sobie nie zaszkodzić, lepiej dmuchać na zimne, niż później mieć problemy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.